Brzozowski pływak Brian Wrona, reprezentujący Barwy Sokoła Rzeszów, najpopularniejszym sportowcem powiatu brzozowskiego, zaś skoczek narciarski z Dydni Adam Ruda, obecnie uczeń Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku i zawodnik Zakucia Zagórz, najlepszym sportowcem naszego powiatu. To najważniejsze decyzje czytelników tygodnika Nowe Podkarpacie, patrona medialnego plebiscytu, głosujących SMS-owo i na kuponach drukowanych w gazecie na 21 zgłoszonych zawodników oraz kapituły konkursu. Wybór zwycięzców poszczególnych kategorii do łatwych nie należał. Wszak sezon poprzedzający jubileuszowy plebiscyt organizowany od 15 lat przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie i Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Brzozowie obfitował w sukcesy zarówno seniorskie, jak i w rywalizacji młodzieżowców. Autorem najbardziej spektakularnego osiągnięcia był Adam Ruda, który podczas Mistrzostw Polski w Wiśle zdobył tytuł wicemistrzowski, ustępując jedynie Piotrowi Żyle. Adam, rozmawialiśmy 2 lata temu przy okazji tytułu najpopularniejszy sportowiec powiatu brzozowskiego. Wtedy mówiłeś, że twoim kolejnym krokiem w karierze będzie zaistnienie w skokach seniorskich. No widać, że tych 2 lat nie zmarnowałeś. Spodziewałeś się, że tak szybko te marzenia się spełnią? Zaskoczeniem był dla ciebie ten srebrny medal w Mistrzostwach Polski w grudniu? Tak, był sporym zaskoczeniem dla mnie, bo liczyłem, że tam będę koło tej 10, że mogę w nią wejść, bo naprawdę forma coraz lepsza była, ale nie sądziłem, że to będzie 2. miejsce. Twój sukces zauważyli zarówno czytelnicy Nowego Podkarpacia, którzy zapewnili ci swoim głosowaniem 2. miejsce na najpopularniejszego sportowca. Również kapituła doceniła, bo wybrała cię najlepszym sportowcem powiatu brzozowskiego. Z tego wynika, że te skoki narciarskie i w regionie, i w Polsce cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Ty myślisz, że ta tendencja się utrzyma? Dalej wszyscy będą czekać na puchary świata i oglądać skoki w Polsce? W pierwszej kolejności chciałem podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie. Myślę, że tak, myślę, że to się utrzyma. To już jest taka tradycja, że jak Małysz skakał, wszyscy oglądali i teraz będzie tak, no będzie się to już ciągło cały czas. Nasz rodak z Dydni wspólnie z Adamem Małyszem dzierży letni rekord Wielkiej Krokwi w Zakopanem, liczący 139,5 metra. Imiennicy porównywani są również wzrostowo, zatem brakuje jeszcze sukcesów nawiązujących do klasy mistrza. Póki co muszę trenować i może będzie w przyszłości coraz lepiej i może osiągnę jakieś takie w miarę podobne wyniki, jakie on osiągał. Na razie chcę trenować, chcę się znaleźć w kadrze B teraz, no bo już jestem ostatni rocznik juniora. No mam nadzieję, że będę w tej kadrze i będę dalej trenował. Brian Wrona wybrany został jednym z najmłodszych, najpopularniejszych sportowców powiatu brzozowskiego w całej 15-letniej historii plebiscytu. Tytuł ten otrzymał w dniu swoich 12 urodzin. Czy ja już pływam od 6 roku życia. A twoje najważniejsze sukcesy do tej pory, jakie osiągałeś, możesz powiedzieć kilka przynajmniej? To były zawody podkarpackie. Wygrałam je, jestem 2-krotnym mistrzem Podkarpacia i w ogóle przez te wszystkie lata to przeżyłem dużo zabawy. No. Dzisiaj masz urodziny, ile lat kończysz? 12 i to jest mój dodatkowy prezent, ale nawet cieszę się, że tutaj byłem, bo to jest moje pierwsze wyróżnienie i bardzo się z tego cieszę. W gronie nagrodzonych nie zabrakło przedstawicieli najpopularniejszych dyscyplin sportu, czyli piłki nożnej. Dostrzeżono działalność brzozowskiej szkółki piłkarskiej, w której trenuje około 100 młodych adeptów futbolu. Wszyscy, którzy przyjdą, trenują i są. No, na bazie szkółki powstały Orzełki, gdzie poczuliśmy, że jest szansa dla tych zdolnych chłopców. I dzięki sponsorom przede wszystkim udało nam się zgłosić tą drużynę do Orzełków, do Podkarpackiej Ligi Młodzików. Zadowolony jest pan z tej rywalizacji w tych rozgrywkach ligowych na dzisiaj? Myślę, że tak. Młodzik starszy zajął środkowe miejsce, także walczymy o miejsce 7-12. Młodzik młodszy, była większa rotacja w składzie, walczymy o miejsca 12-18. Uważa się pan bardziej za trenera czy wychowawcę? Takiego, który przekazuje ściśle tę wiedzę piłkarską, czy jakieś inne wartości poprzez sport? Powiem tak.
Uczyłem się tej pracy z dziećmi, już pracuję jako 12 rok jako trener. Zaczynałem w Orlikach, w Górkach, potem przez trampkarzy, potem w juniorach z Mienicy, przez rok prowadziłem seniorów z Mienicy. No już działając w Brzozowie z najmłodszymi grupami. I myślę, że tu praca wychowawcy pół na pół z trenerem, bo to nie da się jedno bez drugiego. Nie można być surowym trenerem i pójść do domu po treningu, tylko trzeba rozmawiać dzieci poznać. I na tym się buduje kolektyw i taki kolektyw mam. To jest olbrzymi sukces wychowawczy, że udało się zbudować ten kolektyw w tej drużynie właśnie młodzich starszych, młodzich młodszych również. Gościem uroczystej gali rozstrzygającej 15 plebiscyt na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego był Rafał Wilk, były żużlowiec Stali Rzeszów i KS Rzet Krosno, który po wypadku na krośnieńskim torze zmienił dyscyplinę sportu i należy obecnie do czołowych kolarzy na rowerze z napędem ręcznym. Potwierdzeniem prezentowanej klasy są dwa złote medale zdobyte podczas paraolimpiady w Londynie w 2012 roku. Panie Rafale, takie gale jak dzisiaj pokazują, że sport nie tylko zapewnia emocje podczas zawodów, ale też jednoczy ludzi wokół celu, jakim jest organizacja życia sportowego w danej lokalnej społeczności. Pokazuje też, że nie brakuje działaczy, nie brakuje sportowców, czyli ten sport ma się dobrze i ma przed sobą perspektywy. Myślę, tak, że jak wszędzie, bo sport się rozwija i to jest, mówię, doskonałe dla dzieci, mówię, dla tego, żeby się rozwijały, żeby też kształtowało osobowość, ale pewnie jak nie tylko tutaj, tylko wszędzie największym problemem są finanse tego i finansowanie tego sportu, ale dobrze są ludzie, którzy to robią, którzy się tym zajmują, bo myślę, że trzeba tej młodzieży, wszystkiemu też gdzieś muszą dać ujść się tym swoim, nie wiem, emocjom, temu wszystkiemu, a myślę, że najlepszym wyjściem to jest sport i uprawianie jakichś dyscyplin, bo wiadomo, każdy kiedyś odchodzi, ci nasi olimpijczycy, czy kiedyś kończą karierę, także ktoś ich musi godnie zastępować i miejmy nadzieję, że tutaj z grona tych laureatów, którzy tutaj byli, że ktoś będzie startował i wierzymy, ja przynajmniej wierzę w to, że któryś z nich może i pojedzie na olimpiadę, czy tutaj będzie na Mistrzostwach Polski startował i zajmował wysokie miejsca, bo jak widać było grono naprawdę młodych ludzi, czy nawet można powiedzieć, że jeszcze dzieci i już z sukcesami sporymi. Także tylko to trzeba wiedzieć, że ich kariera będzie się dobrze toczyła i będą zdobywali kolejne jakieś sukcesy. No właśnie powiedział pan, że dużo było młodych ludzi dzisiaj wyróżnianych faktycznie. Pan kiedyś też rozpoczynał karierę sportową, wyczynową. Co by im pan poradził? Czy są jakieś recepty na sukces? Talent jest talentem. Wiadomo, że talent jest swoją drogą, ale ten talent musi poparty być ogromną pracą, czy ciężką pracą, bo niestety najlepszy talent możemy zamarnować właśnie tym, że podejdziemy do tego na tej zasadzie, że mam talent, to mi wystarczy. Nie, ten talent nie wystarczy, talent to jest zalążek do tego, żeby uprawiać, dajmy na tą daną dyscyplinę, ale jest naprawdę ciężka praca, bo bez tej pracy nie ma szans, żeby odnosić sukces. Wiem po swojej osobie, że ja przejeżdżam teraz też setki czy tysiące kilometrów rocznie i wiem, że bez tego, cóż, nie byłoby pewnie żadnych sukcesów i nie cieszyłbym się z tych sukcesów, które odnoszę. Także że myślę, że musi być też determinacja w tym, co robimy, bo też łatwo się zniechęcić do tego, że jak nam coś raz nie wyjdzie, drugi raz, no trudno może być tak, że nam nie będzie wychodzić rok, dwa lata, a przyjdzie taki moment, że wszystko nabierze jakiegoś innego tempa, zacznie się dobrze układać, także myślę, że też nie poddawać się, bo tak samo jak są zwycięzcy w sporcie, tak samo są przegrani i jakby, no, też nie byłoby pewnie sensu, jeżeli by wszyscy wygrywali, także myślę, że nie poddawać się i wierzyć w to, że to, co robimy, to w końcu przyniesie jakieś rezultaty, nie? Bo mówię, ja też nie zawsze wygrywam, także no, trzeba z pokorą przyjmować porażki i jeszcze bardziej się starać przykładać się do tego, co robimy. Galę prowadził Henryk Dąbrowiecki, zaś oprawę artystyczną zapewnił zespół muzyczny z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie i zespół taneczny Gest z Grabownicy. Wyniki
plebiscytu na najpopularniejszego sportowca powiatu brzozowskiego. Pierwsze miejsce Brian Wrona, pływanie, Sokół Rzeszów, 5716 punktów. Drugie miejsce Adam Ruda, skoki narciarskie ZTS Zakucie Zagórz, 3358 głosów. Trzecie miejsce Wiktoria Toczek, ucznictwo ŁKS Sagitt Humniska, 3221 punktów. Czwarte miejsce Jakub Gromek, tenis stołowy LKS Duże Pole, 2595 punktów. Piąte miejsce Patrycja Piotrowska, ucznictwo ŁKS Sagitt Humniska, 2230 punktów. Tytuły przyznawane w poszczególnych kategoriach przez kapitułę plebiscytu. Najlepszy sportowiec powiatu brzozowskiego za rok 2014. Pierwsze miejsce Adam Ruda, skoki narciarskie, wicemistrz Polski. Drugie miejsce Norbert Huber, siatkówka wychowanek Brzozowi, obecnie uczeń SMS w Spale, reprezentant Polski kadetów. Trzecie miejsce Wiktoria Toczek, ucznictwo ŁKS Sagitt Humniska, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski. Talent roku 2014. Kamila Drożdżal, lekkoatletyka, szkoła podstawowa nr 2 Izdebki i Grzegorz Bartman, karate, brzozowski klub Kyokushin Karate. Trener roku 2014. Bronisław Niżnik, piłka nożna LKS Haczów. Odkrycie roku 2014. Mateusz Bieleń. Kolarstwo przełajowe MTB Field Bike Rzeszów. Trener wychowawca 2014 Bogusław Korfanty, szkoła podstawowa w Humniskach i Paweł Szałajko, piłka nożna Orzełki Brzozów. Drużyna roku 2014 LKS Haczów, piłka nożna. Zasłużony trener wychowawca 2014 Maria Tesznar, piłka ręczna, była zawodniczka Górnika Grabownica i Adam Bieleń, lekkoatletyka, były zawodnik Resowi. Zespół młodzieżowy 2014 Iskra Przysietnica, piłka nożna juniorzy i duet Zuzanna Mazur, Sebastian Kaznowski, jiu-jitsu brzozowski klub sportowy. Zasłużony sportowiec Wojciech Gruszka, piłka nożna, były piłkarz Stali Sanok, Brzozowi.